Żaneta Walentyn, przepraszam, witam Państwa prosto ze Żnina. Ja się właśnie zastanawiałam, słuchając zapowiedzi tego programu, bo zapowiadaliśmy, że mówić będziemy o plusach, o minusach, czy ze Żnina, a mówimy o problemie żnińskiego szpitala, mówimy o plusach czy o minusach. No właśnie, to jest pytanie, bo szpital działa, jak mnie tutaj zapewniają Państwo, bardzo dobrze i nie przynosi strat. O tym zaraz porozmawiamy. A mimo wszystko mają być zamknięte według planów dwa strategiczne oddziały, co może spowodować zamknięcie generalnie tego szpitala, no bo jak zacznie przynosić straty. Ale o tym wszystkim zaraz porozmawiamy. Mieszkańcy się buntują, nie chcą oddać swoich dwóch oddziałów szpitalnych. Panie starosto, szpital w Żninie ma pecha, możemy tak powiedzieć, szpital powiatowy oczywiście, dlatego że już na początku lat 2000 były problemy na przykład z pieniędzmi. Starosta Zbigniew Jaszczuk, przepraszam, jeszcze wszystkich nie przedstawiłam. A z nami są pani Małgorzata Głogowska, pani jest ze Społecznego Komitetu Obrony Żnińskiego Szpitala, bo muszę państwu powiedzieć, że taki komitet się utworzył, bo mieszkańcy powiatu bronią swojego szpitala najzwyczajniej, prawda? Tak, 20 stycznia. Ale to zaraz oddam pani głos. Tak. Pan starosta powiatu żnińskiego Zbigniew Jaszczuk i są z nami także lekarze, dr Wiesław Ilnicki, ordynator oddziału ginekologii i położnictwa żnińskiego szpitala. Witam pana, pan dr Wojciech Hoffman, ordynator oddziału urazowo-ortopedycznego żnińskiego szpitala oraz dyrektor szpitala, pan Roman Pawłowski. Dzień dobry Państwu. Powinnam to zrobić na początku. Przepraszam, ale tak się rozemocjonowałam problemem mieszkańców powiatu, że zapomniałam Państwa przedstawić. A zatem wrócę do swojego pytania, panie starosto. Były problemy. 17 lat temu, 16, 15 lat temu były problemy. Szpital nie miał pieniędzy, prawda? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Ja na wstępie chciałem przede wszystkim podziękować i Pani, i redakcji rozgłosi, którą Pani reprezentuje, że zajęliście się tym tematem, bo dla nas temat jest na pewno bardzo ważny. Jeżeli chodzi o żniński szpital, on faktycznie na początku lat 2000 już nowego wieku, 2002-2003 rok był faktycznie w bardzo trudnej sytuacji. Funkcjonował wtedy jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. I pamiętam w 2002-2003 roku z ówczesnym wicestarostą, aktualnym burmistrzem Barcina Michałem Pędziakiem powiedzieliśmy albo teraz, albo nigdy. Postawiliśmy wtedy szpital w stan likwidacji. Wtedy w tym szpitalu pracowało około 460 osób. Długu było, jak później likwidator już podliczył, blisko 20 milionów złotych, bo i płace, zaległości w płacach, ZUS-y, niedoinwestowanie, praktycznie wszystkie pieniądze, jakie otrzymywali z Funduszu Zdrowia na teren szpitala, to były przeznaczane na płace, na leki, na opatrunki, tu już środków nie było. I tak jak powiedziałem, podjęty został ten trudny zabieg w 2004 roku. Pamiętam te sesje burzliwe, sesje Rady Powiatu. Uchwała w lipcu 2004 roku przeszła jednym głosem, była nawet próba reasumpcji głosowania, żeby to unieważnić, bo różne wtedy głosy na ten temat krążyły. Wtedy była ustawa o ZOZ-ach. Nikt nie wiedział, jak się w tym poruszać, bo nie było orzecznictwa ani sądów powszechnych, ani administracyjnych. No myśmy jako jedni pierwsi w Polsce ten trudny zabieg przeprowadzali. Zabieg został przeprowadzony z powodzeniem. Może powiem, że myśmy mieli 14 zaskarżeń tych procedur administracyjnych do wojewody, do Regionalnej Izby Obrachunkowej, do ministra Ziobry i wtedy prokuratora generalnego. Musiałem się tłumaczyć przed prokuraturą za te przekształcenia. Niemniej wszystko było, powiedziałbym, zrobione zgodnie z prawem. Żadnych z tych zaskarżeń nie zostało przez żadne organa zaskarżone i uwzględnione. I tak jak wspominałem, od 1 stycznia 2005 roku został szpital przekształcony w spółkę prawa handlowego. Wyraźnie chcę tutaj powiedzieć, jest to w 100% własność powiatu. Tu nie są sprzedane żadne udziały i od tego czasu szpital w moim przekonaniu sukcesywnie się rozwija. Od początku 2005 roku w szpitalu z tych 460 osób
w poprzednim SPZOZie zostało około 240 osób. W tym lekarze wszyscy od razu na początku na kontraktach. No i tak jak powiedziałem, sukcesywnie to się rozwija. Dużą pomocą dla nas był tak zwany plan B. Myśmy w oparciu o tak zwany plan B ministerialny, plan rządowy właściwie, plan w 2011 roku otrzymali 17 033 000 żywej gotówki na spłatę tych starych zobowiązań. Myśmy się po prostu wpisali dobrze w ten program. No, trzeba było dużo po Polsce jeździć, obserwować dokumentów, prosić. Oczywiście, tak. Ja adres namiodowej to utkwił mi do tej pory i te wycieczki namiodowe, także doskonale to pamiętam. Ale też chcę wyraźnie powiedzieć, że ze środków własnych powiatu myśmy w to przekształcenie zainwestowali około 23 miliony złotych. Bo emitowaliśmy. Więcej niż dostaliście. Więcej niż dostaliśmy. Łącznie ten cały zabieg związany z przekształceniem kosztował trochę ponad 40 milionów złotych. Ja przeliczając na przykład te 23 miliony złotych bez tych ministerialnych, bez tych rządowych, 17, to mogę powiedzieć, że za to zrobiłbym około 155 kilometrów nawierzchni asfaltowej na drogach powiatowych o grubości 5 centymetrów. Czyli miałbym drogi wszystkie, powiedziałbym, na terenie powiatu zrobione. A tak, no przeznaczyliśmy. A pan się uparł ratować szpital. Ja się uparłem na ten szpital, bo powiedziałem, tak jak powiedziałem wtedy z Michałem Pędziakiem, powiedzieliśmy albo dzisiaj, albo nigdy. I w moim przekonaniu to była dobra inwestycja, bo tak jak powiedziałem, od tego okresu czasu sukcesywnie szpital się rozwija. A czy przynosi straty? Szpital przez 12 lat obrachunkowych jako spółka prawa handlowego w żadnym z tych lat nie przyniósł ani złotówki straty. Przy kontrakcie on rósł, bo on na początku był rzędu 23-24 miliony złotych, teraz jest to około 28 milionów złotych przychodu rocznie i strat nie ma. Panie dyrektorze, zwracam się do pana Romana Pawłowskiego, dyrektora Żnińskiego Szpitala. Obawiacie się państwo teraz, że zostaną zlikwidowane dwa bardzo ważne oddziały, a mianowicie ginekologia i położnictwo oraz oddział urazowo-ortopedyczny. A skąd te obawy? Z chwilą ukazania się projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i rozporządzenia do tejże ustawy zwróciliśmy uwagę na fakt, że centrala planuje ze szpitali powiatowych urządzić jeden poziom, czyli lecznictwo na tak zwanej podstawowym poziomie zabezpieczenia zdrowotnego. Powoduje to ograniczenie ilości oddziałów do 5 we wszystkich szpitalach w całym kraju. Pozostałyby chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia, neonatologia i pediatria. Pozostałoby położnictwo i ginekologia, tak? Tak się zakłada, ale w mapowaniu potrzeb, jeżeli chodzi o położnictwo i ginekologię, w województwie kujawsko-pomorskim przyjęto po analizie całego terenu taką zasadę, że z obecnie funkcjonujących 23 oddziałów pozostałoby 15, czyli te oddziały, w których rodzi się więcej dzieci jak 400 rocznie. A w Żninie rodzi się mniej? Okazuje, bo bazą był rok 2014 i w Żninie w tym roku urodziło się 401 dzieci. Przed nami na pozycji 15, bo jesteśmy na 16, czyli poza nawiasem. Na pozycji 15 zapisany jest Rypin, w którym się urodziło w 2014 roku 362 dzieci. Stąd nasza obawa. Postawiliśmy pytanie i w Ministerstwie Zdrowia i w Wojewódzkim Funduszu. Nie uzyskaliśmy dotychczas jednoznacznej odpowiedzi, co było powodem, że tak ustawiono tabelę potrzeb województwa kujawsko-pomorskiego. Jeden z panów dyrektorów z Departamentu Analityki w Ministerstwie Zdrowia powiedział, że z Rypina do najbliższego oddziału położniczego jest ponad 40 kilometrów i to chyba było powodem, że jest zapisany przed naszym oddziałem. Poprosiłem, żeby włączył mapę samochodową, sprawdził odległości do Brodnicy, do Lipna i się okazało, że jest o wiele mniej jak 40 kilometrów, czyli to nie stanowi jak gdyby żadnej podstawy do takiej decyzji. Ale panie dyrektorze, czy to znaczy, że jeżeli dwa szpitale, które mają oddział ginekologiczno-położniczy, są w odległości bliższej niż 40 kilometrów, to jeden z nich powinien zostać zlikwidowany? Tam, gdzie się rodzi mniej dzieci? Pod uwagę były brane dwie sytuacje. Pierwsza, że pierwszym limitem to jest 400 urodzeń,
a drugim, że odległość od likwidowanego szpitala do tego, w którym kobiety mogą rodzić, nie może być większa jak 40 kilometrów. I w związku z tym nie ma chyba takiej sytuacji, gdzie by te odległości były większe w województwie kujawsko-pomorskim jak 40 kilometrów, chociaż nie jest w takiej sytuacji prawie, że bo do Inowrocławia mamy 43, do Bydgoszczy też ponad 40 kilometrów. No po drodze jest Szubin, który na mapie potrzeb pozostaje, czyli nowy szpital. Jest z nami ordynator oddziału ginekologii i położnictwa, pan dr Wiesław Ilnicki. Już wiemy, ile w 2014 roku urodziło się dzieci na tym oddziale. Gdyby okazało się, że oddział, którym pan kieruje, zostanie zlikwidowany, to wówczas kobiety ze Żnina jeździłyby albo do Szubina, albo gdzie? Dzień dobry Państwu. Może na początku małe sprostowanie. 401 porodów, 406 dzieci, dokładnie, bo były bliźniaki. W roku 2014. No właśnie, spełniamy kryteria, które rządzący, którzy decydenci, powiedzmy, sobie wymyślili, czyli opłacalność utrzymania oddziału położniczo-ginekologicznego to jest 400 porodów. My przez ostatnie 3 lata oczywiście spełniamy te warunki. Mamy troszeczkę powyżej. Mówi się, że nie macie specjalnie wpływu na to, ile jest porodów w powiecie. Nie mamy, dokładnie tak jest. Nie zawsze mamy na to wpływ rzeczywiście. Terytorialnie faktycznie też jest to idealne położenie, dlatego że gdyby Żlin wypadł, byłaby to ogromna dziura. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy skrajnym powiatem w województwie. Za nami jest już Wielkopolska i karetka, która obsługuje nasz teren, a większość pacjentek przyjeżdża do porodu karetką ze względu na bezpieczeństwo po prostu, to ta karetka na pewno nie będzie woziła do Wielkopolski. No bo dlaczego miałaby wozić? Bo to jest, nie jest to takie proste. Czyli byłaby ta odległość olbrzymia, że tak powiem, 60, 65 i więcej kilometrów, czyli byłby to bardzo duży problem i medyczny, bo dowieźć taką pacjentkę, pojechać po pacjentkę na skraj naszego powiatu, zawieźć ją do szpitala na przykład w Inowrocławiu czy w Bydgoszczy. To jest ponad godzina. To jest co najmniej godzina. No i niestety zaczną się problemy medyczne. Także spełniamy te wszystkie warunki. Tak nie bardzo wiemy, dlaczego rzeczywiście nas chcą z tej sieci usunąć. Jeden z argumentów, o którym warto chyba powiedzieć, właściwie jedynym argumentem, bo dyrektor wspomniał o odległości, o geografii, która jest absolutnie korzystna dla nas. Ilość porodów także. Zresztą chcę jeszcze wspomnieć, że w tym roku w ciągu 2 miesięcy urodziło się prawie 90 dzieci, czyli 90 porodów, czyli przez te 2 miesiące wcale nie mało na tak mały teren. Ale właściwie jedynym argumentem w jakichś tam dyskusjach gdzieś, w których nie uczestniczyłem, było to, że część pacjentek, część kobiet rodzących z terenu powiatu żnińskiego rodzi gdzieś tam poza, a szczególnie upodobały sobie Szubin, dlatego otóż oczywiście jest taka historia, ale nikt nie zapytał, dlaczego tak jest. I dlatego trzeba byłoby sięgnąć do okresu reformy terytorialnej. 1 stycznia 1999 roku weszła reforma terytorialna, która podzieliła kraj na obecne powiaty, województwa itd., itd. I został zlikwidowany powiat szubiński, natomiast 2-3 duże ośrodki, mianowicie Barcin, Łabiszyn i Piechcin, zostały przyłączone administracyjnie do powiatu żnińskiego. W związku z tym, że w tych ośrodkach od wieków, mówię oczywiście w cudzysłowie, przyjmowali lekarze ginekolodzy szubińscy, i dla kobiet z tego terenu zawsze ten teren był przypisany szpitalowi szubińskiemu.
no to rzeczą oczywistą jest, że jeżeli prowadzi ciążę lekarz Szubiński, to on do siebie będzie kierował pacjentkę. No to jest oczywiste i naturalne. Bo pacjentki idą często za lekarzem, idą za lekarzem, oczywiście, miejscem pracy. Dlaczego? Nie ma rejonizacji. I to jest ta grupa pacjentek, która jest zameldowana na terenie powiatu żnińskiego, ale rodzi w szpitalach innych. Tutaj chodzi o szpital oczywiście sąsiedni, o szpital Szubinie. Szubiński. I to jest naturalne, zrozumiałe i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda, więc spełniamy wszystkie kryteria, ale boimy się, że z jakichś tam powodów, oczywiście nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły i snuć różne domysły, boimy się, że nas po prostu zlikwidują. Ale idąc za pana tokiem myślenia, to w takim razie moglibyśmy powiedzieć, że powinny być zamknięte oddziały urazowo-ortopedyczne na przykład w Bydgoszczy, bo pacjenci z Bydgoszczy przyjeżdżają do doktora Hoffmana w Żninie właśnie, panie doktorze, na endoprotezy na przykład. Witam państwa bardzo serdecznie. Skąd pacjenci przyjeżdżają do Żnina, żeby się operować? Jaką mają motywację? Trudno im powiedzieć. Na Ale początku, przyjeżdżają. Przyjeżdżają, przyjeżdża cała masa ludzi. To było oczywiście cudzysłów, no nikt nie będzie zamykał. Po prostu skrócenia terminu. Mhm. Wiadomo, że kolejki do endoprotez w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Gnieźnie, w Inowrocławiu i w Toruniu sięgają 5-6 lat. U nas, jak zaczynaliśmy zakładać endoprotezy, te kolejki były o wiele, wiele krótsze, wynosiły rok, 2 lata. W chwili obecnej one również wynoszą 4-5 roku, jeżeli chodzi o endoprotezy kolana. Pacjenci przywiązują się, tak jak doktor Ilnicki wspomniał, do lekarza, do miejsca, być może, albowiem wracają do nas pacjenci, którzy chcą mieć drugą kończynę zoperowaną, czy to kolano, czy biodro. To jest jedna motywacja. Druga z kolei, część pacjentów mamy z powiatu wągrowieckiego, którzy również przyjeżdżają dosyć gremialnie, albowiem w Poznaniu kolejki sięgają już lat kilkunastu. Czyli obsługujecie, jeśli się można tak wyrazić, sąsiednie województwo także, wielkopolskie. Jak najbardziej, jak najbardziej. I ilość pacjentów wcale nie ulega zmniejszeniu. Natomiast problemem jest w tej chwili niepokój, który ogarnia tą rzeszę ludzi, którzy są wpisani w kolejkę do przynajmniej zabiegów endoprotez i tych zabiegów rekonstrukcyjnych, czy to chodzi o więzadła stawu kolanowego, czy też o rekonstrukcję stopy i tym podobne zabiegi, ponieważ dziennie otrzymujemy po kilkanaście telefonów od zaniepokojonych ludzi, którzy mówią, co dalej, czy my będziemy zoperowani, czy nie. Mam termin na 2019 rok. I my też jesteśmy w kropce, ponieważ nie potrafimy dać wiążącej odpowiedzi. Nas to bardzo oburza, bo wtedy cała po prostu niepewność, agresja u niektórych, czy żal u tych pacjentów skupia się na nas. My też nie wiemy, co będzie dalej. Dlaczego nie wiemy? Nie jesteśmy doinformowani przez górę. Czyli my nie wiemy, jaki profil będziemy stanowić, czy będziemy dalej funkcjonować, czy też nie. Odwlekanie o 3 miesiące decyzji, żeby podjąć tak albo nie, jest dla wszystkich rzeczą bardzo męczącą. W takich warunkach pracuje się, powiem, niezbyt komfortowo, albowiem personel nie wie, co ma z sobą robić. Mhm. Lekarze, specjalizanci, którzy się specjalizują w ortopedii, nie wiedzą, jaki czeka ich dalszy los, a często są to decyzje życiowe, przeprowadzić się w to miejsce, wrócić, czy będę miał tutaj pracę, czy zdążę zrobić specjalizację, czy też nie. Czy szukać mieszkania w Żninie, czy nie szukać, oczywiście, czy w innym miejscu. Oczywiście. Mhm. Ale przede wszystkim najbardziej możemy powiedzieć, żal nam pacjentów, którzy są wpisani i ich los jest niepewny na dzień dzisiejszy. Nie są to truizmy, które ktoś powie, że dobro pacjenta największym dobrem, a robi co innego. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby rzetelnie powiedzieć, będziecie robili, macie 4 lata czasu, żeby to wyrobić, a potem mamy zamiar tak, a nie inaczej postąpić. Zlikwidować was, pociągnąć dalej, ale na litość boską niech ktoś to powie. Niech minister powie, jakie ma plany. My też jesteśmy w zawieszeniu. Poprzemienialiśmy urlopy, żeby być obecnym na czas, prawda, zmiany z czerwca na lipiec. Teraz się okazuje, że zmiana nastąpi z miesiąca września na październik.
No dobrze, a jeżeli się dowiemy we wrześniu, że ona nastąpi z grudnia na styczeń nowego roku, co dalej? My naprawdę jesteśmy w dużym zawieszeniu. I nie wiadomo, co powiedzieć pacjentom. Oddajmy zatem głos pacjentom właśnie. Pani reprezentuje Społeczny Komitet Obrony Żnińskiego Szpitala Małgorzata Głogowska. Zbieracie podpisy od mieszkańców. Dzień dobry. Tak, zbieramy podpisy od mieszkańców. Jest inicjatywa obywatelska. Jak wiemy, jest to podstawowe narzędzie demokracji. Chcemy mieć głos, chcemy się wypowiedzieć, chcemy pokazać swoje potrzeby jako społeczeństwo. Na dzień dzisiejszy mamy fizycznie 7,5 tysiąca zebranych podpisów. No, mamy od mieszkańców powiatu żnińskiego, jak się domyślam. Tak, powiatu żnińskiego. Co za tym idzie, to, że zbieramy podpisy. Spotykamy się także z ludźmi, którzy mówią, opowiadają, że nie wyobrażają sobie Żnina bez tych dwóch oddziałów. Tak jak pani redaktor powiedziała wcześniej, jeśli będzie tych dwóch oddziałów, to może się okazać, że za chwilę nie będzie w mieście powiatowym w Żninie szpitala. A to już jest nie do przyjęcia. Stąd ten pomysł, stąd zawiązany Społeczny Komitet Obrony Żnińskiego Szpitala. Tutaj pan doktor Ilnicki wspomniał o urodzeniach, że przez dwa miesiące urodziło się 90 dzieci i że to jakby wzrosło w porównaniu z latami ubiegłymi. My pozwoliłyśmy sobie, wiedząc jak taki zasięg mają media społecznościowe, założyć fanpage na Facebooku i koleżanki zrobiły akcję galerii dzieci urodzonych w Żninie, gdzie kobiety... To koleżanki, to znaczy to pracownicy szpitala, czy to pacjenci, kobiety, które urodziły to dzieci? Znaczy, generalnie koleżanki, mam na myśli swoje koleżanki, z którymi razem utworzyłyśmy komitet, tak? Mm-hmm. Wrzucamy to. A zbieramy oczywiście zdjęcia od pacjentek, mm-hmm. które nie dosyć, że te dzieci umieszczają na naszym fanpage'u, to też jeszcze komentują, no mówią o świetnej obsłudze szpitala, o personelu. Zresztą sama jestem żninianką od urodzenia. Też rodziłam w żnińskim szpitalu. Byłam trudnym pacjentem, bardzo trudnym pacjentem. Pan doktor Liński uratował życie mi i mojemu dziecku. I nie wyobrażam sobie, gdybym miała jeszcze raz rodzić, żeby rodzić gdziekolwiek indziej. Tym bardziej, że w tej chwili na przykład jestem związana mimo wszystko z Inowrocławiem. Mogłabym, ale na pewno rodziłabym w Żninie. I te same głosy no, na Facebooku są obecne. Tak? Więc myślę, że ten oddział jest potrzebny. To samo... Jak się państwo utworzyliście? Jak to się stało? Poszła pewnie gdzieś tam wieść przez miasto i powiat, że szpital być może straci dwa oddziały i co dalej? To była inicjatywa grupy przyjaciół, głównie kobiet. Jesteśmy związane może nie bezpośrednio ze szpitalem jako personel medyczny, ale... A to pani pracuje w żnińskim szpitalu? Nie, nie pracuję, nie jestem bezpośrednio, ale jestem tak zwanym pomagaczem. Jestem psychologiem, pracuję w poradni psychologicznej, czyli jestem związana w pewien sposób, jak koleżanki, które ze mną tworzyły, z ludźmi i pomagamy. I stąd był pomysł, żeby zacząć działać, a nie tylko opowiadać, mówić, krytykować i opiniować, tak? Ale ważne, żeby jednak podjąć jakieś działanie. Zawiązałyśmy komitet, spotkałyśmy się z panem starostą, spotkałyśmy się z panem dyrektorem Pagłockiego Centrum Zdrowia i podjęliśmy kroki właśnie ku zbieraniu podpisów. Oczywiście jesteśmy gotowe na inne formy protestu. O, zabrzmiało groźnie. Jak to kobiety, ale czekamy tylko i wyłącznie tutaj, podejmujemy decyzję wspólnie z panem starostą, z panem dyrektorem. No, nikt z nas też nie chcemy robić jakiegoś wielkiego zamieszania, żeby tutaj wiadomo... Na razie prosicie. Na razie prosimy. I tłumaczycie. Ale jesteśmy gotowe do tego, żeby stanąć nawet z czarnymi parasolkami i być za tym, żeby jednak... szpital był i żeby ludzie mieli możliwość korzystania bezpośrednio, bo mówię, no jeżeli jeździmy w tej chwili po całym powiecie, zbieramy podpisy i wchodzimy w środowiska, gdzie są osoby starsze, które wiadomo na przykład korzystają z oddziałów właśnie czy ginekologicznego, już może nie położniczego, ale ginekologicznego, czy też oddziału urazowo-ortopedycznego, bo to w starszym wieku, prawda? I teraz taka osoba, mając lat 70, nie wiem, 65, bez samochodu, ma dojechać, tak, ma dojechać z wioski, nie wiem, z Sielca do Żnina autobusem, gdzie
no, transport jest taki, jaki jest. Ze Żnina do Bydgoszczy. W Bydgoszczy ma się skonfrontować z tramwajem, z autobusem i dojechać do szpitala, na przykład Jurasza, to dla niej to jest problem. Ta osoba wypada z kolejki już i ona nie podejmie decyzji dalszego leczenia. Tak? Natomiast mając szpital w Żninie, gdzie no, ma 20 kilometrów i jest tak, jak tutaj pan dyrektor też, pan doktor Hoffman wspomniał, że można przecież, że jest transport nasz tutaj wewnętrzny, szpitalny, pomóc takiej osobie, to znacznie ułatwia, tak? No, z punktu widzenia chociażby już takiego psychologicznego, takie osoby czują się bezpieczniej, wiedząc, że mamy w Żninie szpital, który jest na dobrym poziomie i funkcjonuje. Panie dyrektorze, czy jeżeli zrealizowałby się ten najbardziej czarny dla mieszkańców powiatu scenariusz, a mianowicie te dwa oddziały zostałyby zlikwidowane, ginekologia i położnictwo oraz ortopedia urazowa, czy wówczas grozi szpitalowi to, że zacznie znowu przynosić straty, a w rezultacie potem może zostać zlikwidowany? Pani redaktor, szanowni państwo, mam przeczucie, że byłaby powtórka z historii. Czyli wrócilibyśmy do stanu sprzed 2005 roku i ze względów ekonomicznych zaczęlibyśmy wygaszać te oddziały, które dzisiaj funkcjonują, jak chociażby anestezjologia i szpitalny oddział ratunkowy, z tego tytułu, że ilość pacjentów, która mogłaby pozostać w naszym szpitalu, mogłaby tylko pozostać w oddziale chirurgii ogólnej, pediatrii czy ginekologii by według tego planu już nie było. Praktycznie pediatria, chirurgia ogólna, oddział chorób wewnętrznych. I sądzę, że obecny stan szpitala, gdzie jest nowoczesne lądowisko, gdzie zakupiliśmy nowy sprzęt do transportu chorych, gdzie zakupiliśmy i jesteśmy w trakcie wnioskowania do regionalnego programu operacyjnego, nowe sprzęty medyczne, to wszystko po prostu byłoby zezłomowane. To jest nikomu do niczego niepotrzebne. Szpital stałby się w tym środowisku takim punktem przechowania tych szczególnie chorych, którzy wiele lat cierpią na różne schorzenia, nie wnosiłby nic nowego. I myślę, że warunki ekonomiczne no, zmusiłyby nas do tego, żeby ograniczać działalność szpitala. I powiat żniński zostałby bez szpitala, to też jeden ze scenariuszy. Jeden. Nie wiadomo, czy się zrealizuje. Miejmy nadzieję, że nie. Panie starosto, wyobraża pan sobie powiat bez szpitala, a tych dróg wyasfaltowanych już nie ma, bo wydał pan pieniądze na szpital. Ja sobie sytuacji powiatu żnińskiego bez szpitala nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że w tym szpitalu nie będzie ginekologii i położnictwa i ortopedii. To chcę tutaj wyraźnie powiedzieć. Natomiast nawiązując do tego, o czym tutaj rozmawiamy, tak patrząc się na te wszystkie pomysły rządowe, no bo jest już po posiedzeniu rządu, jest projekt ustawy w tym temacie. Ja nie rozumiem tylko tutaj jednej rzeczy. No jak to się dzieje, że pani minister rodziny, pani Rafalska realizuje program 500+, chwali się tym programem, ten program ma zwiększyć dzietność, ma zwiększyć populację mieszkańców w Polsce. I uczciwie trzeba powiedzieć, że poziom biedy się znacznie zmniejszył oczywiście, wśród Polaków. To oczywiście, na pewno. Poziom biedy się zmniejszył. Ja nie chciałbym oczywiście tutaj rozwijać tego tematu, bo oczywiście ten program moim przekonaniem powinien być inaczej troszeczkę zorganizowany, ale jest to inny. Pozytywnie go odbiera. Oczywiście tak. I mówię to w kontekście takim. Skoro ma zwiększać się ilość dzieci, ma się zwiększać dzietność, to gdzie te kobiety mają rodzić? A tu drugi minister, minister Radziwiłł, minister zdrowia, likwiduje oddziały ginekologii i położnictwa. No to no nie chciałbym już używać tutaj mocnych słów, ale kobiety powinny rodzić na dobrze wyposażonych oddziałach ginekologiczno-położniczych, a nie w innych miejscach. Więc coś mi tutaj nie pasuje, skoro w jednej ekipie rządowej no są dwa takie, powiedziałbym, skrajne stanowiska. To tak jakby na tory postawić dwa pociągi naprzeciw siebie i kazać maszynistom z pasażerami jechać. No ja to niestety tak odbieram. Tutaj panowie mówili jeszcze o wielu innych przedsięwzięciach. Chociażby wybudowana nowa komenda dla Państwowej Straży Pożarnej, komenda powiatowa z pięknym lądowiskiem dla śmigłowców, to jest zbudowane pod potrzeby tego szpitala. Zostały wydane środki publiczne. To lądowisko w
w tym obiekcie, w tym budynku jest wycenione na około 1,5 miliona złotych, ale gdyby budować takie lądowisko na budynku szpitala, bo była rozważana również taka wersja, to już około 3,5 miliona złotych. Także tu wydano środki publiczne pod kątem budowanej przyszłej drogi ekspresowej S5, którego mam nadzieję, że budowa niebawem przez Żnin, oczywiście obwodnica Żnina, i po to to wszystko tutaj jest organizowane, po to są te oddziały, że na tej drogi trzeba zabezpieczyć bezpieczeństwo pasażerów, którzy będą tą drogą się przemieszczać. I no nie wyobrażam sobie w tym kontekście oczywiście ortopedii. Wracając do spraw związanych z ortopedią. Według mojej wiedzy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego są dwa oddziały w szpitalach powiatowych, gdzie jest dobra ortopedia. Jednym z tych ośrodków jest właśnie ośrodek żniński. Więc ja się pytam, po co ten ośrodek likwidować, zwiększając kolejki, o których tutaj mówił dr Hoffman. I naszą intencją władz powiatu, myśmy już w październiku zajmowali jako Rada Powiatu stosowne stanowisko w tym temacie, było to, żeby tam, gdzie jest dobry ośrodek, tak jak u nas jest dobra ortopedia, żeby przy tworzeniu sieci szpitali te dobre oddziały zachować. I tak dać możliwości w formie przepisów prawa wojewodom, bo oni generalnie będą odpowiadali za tworzenie tej sieci, żeby tam, gdzie jest dobry ośrodek, go zostawić. I jeżeli na przykład w województwie pomorskim, nie wiem, w Pucku, w Tczewie jest dobra okulistyka, czy też kardiologia, żeby też te oddziały dobre zachować, bo my nie mamy oczywiście nic przeciw temu. Generalnie zmierzajmy w kierunku takim, żeby dobrze utworzone ośrodki, które w przeszłości dobrze się zorganizowały, żeby zostały zachowane, bo w przeciwnym wypadku my po raz kolejny przez takie postępowanie zmierzamy do, no powiedziałbym, dużego rozgardiaszu w służbie zdrowia, nie nazywając tego mocniej, bo to może się skończyć, powiedziałbym, zagładą niektórych bardzo dobrych ośrodków w służbie zdrowia. Panie starosto, ale czy pana argumenty, czy pan je komuś wyartykułował i czy przekonują? Te argumenty są przedstawiane w wielu środowiskach. Tutaj z obecnym doktorem Hoffmanem, doktorem Ilnickim, prezes spółki, pan Roman Pawłowski nie był na tym spotkaniu, bo był po prostu chory, ale był zastępca do spraw lecznictwa tego szpitala. Rozmawialiśmy z panią dyrektor Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim. Ona generalnie podziela nasze argumenty. No i no to jest dobry znak. Myślę, że tak, że to jest dobry znak. Pani dyrektor Daszkiewicz rozsądnie do tych tematów podchodzi. No wręcz zapewniała nas, że sobie nie wyobraża sytuacji w żeńskim szpitalu takiej, że nie będzie tu ginekologii. Natomiast z ortopedią, po tych zmianach, po naszych stanowiskach, my te stanowiska zajmowaliśmy już dwukrotnie, w październiku raz i teraz w lutym po raz drugi. Ale piszecie do Warszawy? Oczywiście, oczywiście. Do premiera, do ministra zdrowia, do wszystkich posłów, senatorów z województwa kujawsko-pomorskiego, posłowi Latosowi jest ta sytuacja dość dobrze znana. Także dodajmy, że jest lekarzem. Jest lekarzem, jest wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Zdrowia tak. I zresztą zna uwarunkowania żnińskiego szpitala, bo myślę, nie zdradzę tu żadnej tajemnicy, jak powiem, że pan doktor Latos pracował w żeńskim szpitalu i znał uwarunkowania tego szpitala. No obiecał nam oczywiście pomoc w tym temacie i mam nadzieję, że to się jednak pozytywnie skończy. Natomiast po tym, co się w centrali dzieje, jak to obserwujemy w różnych dziedzinach życia i społecznego, i gospodarczego, zaskakują nas różne sytuacje. Zmienia się sytuacja w sposób dynamiczny. Nie chcemy znaleźć się w takiej sytuacji, że obudzimy się któregoś dnia w żeńskim szpitalu, nie ma dwóch oddziałów. No nie możemy sobie na taką sytuację pozwolić. Ale na razie, jak kontaktujecie się, jak słyszę, ze służbami wojewody, również, bo to przecież wojewoda odpowiada za stan lecznictwa, za stan zdrowia obywateli w tym regionie tak naprawdę, przynajmniej za stan placówek może, o tak, które się tym zdrowiem zajmują, to jak słyszę, macie pozytywny jakiś, macie zapewnienia, że myślą o was ciepło, tak, i będą się starali. Zapewnienia mamy pozytywne. Mamy, tak jak powiedziałem, zapewnienia pozytywne i od wojewody, i od posła Latosa, natomiast no, cały czas ta niepewność, o której mówił tutaj dr Hoffman. Bo nie od wojewody i nie od posłów no, to tak do końca zależy. No tylko niestety. Od rozwiązania centralne tutaj się w tym temacie liczą. Ja już przechodziłem tutaj różne kryzysowe sytuacje, o których mówiliśmy, związanych ze służbą zdrowia i krótko mówiąc, po raz kolejny nie chciałbym tego przechodzić, bo szpital funkcjonuje dobrze i nam nie chodzi o nic innego,
że tylko o to, żeby zachować to, co mamy na dzień dzisiejszy w Żnińskim Szpitalu. Może jeszcze wrócę do spraw endoprotez, bo nawet na tym spotkaniu z panią dyrektor Wydziału Zdrowia no była mowa i teraz takie możliwości w rozporządzeniu, w projekcie właściwie rozporządzenia ministra zdrowia się pojawiły, że ortopedię jako oddział możemy sobie w Żnińskim Szpitalu utworzyć, tylko problem z endoprotezami. Czy będzie można je, te zabiegi tutaj wykonywać? Ale jeśli są wykonywane... Właśnie, panie doktorze, ile zabiegów wykonujecie rocznie? Wykonujemy rocznie około 800 zabiegów ortopedycznych i urazowych. Mniej więcej. Natomiast jeżeli chodzi o same endoprotezy, to ta liczba się waha od 190 kilku do 210, ponieważ tyle jesteśmy zobligowani tą ilością z powodu finansów, które otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Liczby tej nie możemy przekroczyć. Jeśli byłaby większa, jesteśmy w stanie większą ilość endoprotez założyć. Jesteście w stanie? Tak, jesteśmy. Przynajmniej ile? Około 50 więcej w ciągu roku. Weźmy pod uwagę, że pracujemy 210 dni w ciągu roku. Jest tyle dni roboczych. Także uważam, że jak na zespół 4-5-osobowy, bo tylu nas pracuje, to jest to całkiem przyzwoita liczba. Panie dyrektorze, zakładając znowu ten czarny scenariusz, co stanie się ze sprzętem z ortopedii? Bo ja zakładam, chociaż jestem laikiem, że do tego jest do endoprotezowania na przykład potrzebny jest jakiś specjalistyczny sprzęt. Oprócz ludzi o umiejętnościach specjalnych również. To samo dotyczy ginekologii. Co stanie się z tym sprzętem? Pan przed chwilą powiedział, że zostanie zezłomowany, ale wierzyć mi się nie chce. Przyznaję, że nie dopuszczam takiej czarnej myśli do siebie, że dojdziemy do tego etapu, gdzie trzeba będzie się zastanawiać, co zrobić ze sprzętem. Otóż ten sprzęt kosztuje kilkaset tysięcy złotych. Nie wspomnę tu o bloku operacyjnym, który nas kosztował powyżej 5 milionów. To wszystko, no serce się kroi, jak się o tym mówi, bo szkoda tego wszystkiego. To jest dorobek wielu ludzi. Panowie doktorzy jeździli na szkolenia za własne pieniądze. Trwało to długo. Dzisiaj, kiedy jesteśmy już na prostej, wykonujemy szereg zabiegów, no to przychodzi informacja, że być może tego robić nie będziemy. I stąd też nie dopuszczam tej myśli, że będę uczestnikiem kasacji sprzętu, tak na ginekologii, jak i na chirurgii urazowo-ortopedycznej. Liczę na to, że te światełka w tunelu, które od czasu do czasu się pokazują, że być może w drodze konkursu, że być może będzie to przesunięte w czasie, że być może pojawią się inne jakieś rozwiązania, że one jednak wezmą górę i będziemy mogli funkcjonować dalej. 52 tysiące ludzi trafia do nas, do poradni i szpitala. Tylko w szpitalnym oddziale ratunkowym przez ostatni rok ilość pacjentów zwiększyła się o 3,5 tysiąca. Świadczy to chyba o tym, że jesteśmy potrzebni tu w Żninie, na tym rynku, bo no, świadczą też o tym zebrane podpisy, które Społeczny Komitet Obrony Szpitala zbiera. Panie starosto, czy jak pokazuje pan te listy w obronie szpitala, listy takie, no nie wiem, protestacyjne to może złe słowo, ale listy wspierające istnienie szpitala i tych dwóch oddziałów, o których mówimy, czy to robi wrażenie na osobach, z którymi pan rozmawia? No umówmy się, na decydentach, tak, bo to od nich zależy, czy w jakiejś mierze od nich zależy, czy ten szpital pozostanie, czy nie. Jeszcze raz powtarzam, to robi wrażenie i myślę, że na tym szczeblu wojewódzkim mamy wsparcie. Tu chcę wyraźnie powiedzieć, natomiast rozwiązania w tej sprawie będą centralnie zapadały. No, ale może posłuchają rad, które będzie ich udzielało województwo. Panie tak? redaktor, jak ja patrzę na to, co się w Polsce dzieje, no niestety z tych szczebli powiatowych, wojewódzkich to niewiele tych rad jest słuchanych, natomiast no miejmy nadzieję, że w tym przypadku, o którym mówimy, te racjonalne względy zostaną uwzględnione. Jeszcze raz podkreślam, to nie chodzi tylko o Żnin, o województwo kujawsko-pomorskie, to chodzi o rozwiązania centralne. Tam, gdzie jest dobry ośrodek wykonujący dobre zabiegi, dobrze świadczy usługi zdrowotne,
to trzeba zachować w Dolnośląskim, w Pomorskim, w Kujawsko-Pomorskim, w innych województwach również. Tu jest po prostu przyjęta zła zasada systemowa, jeżeli chodzi o reformy służby zdrowia. Ja tych reform przechodziłem już wiele, no z przykrością stwierdzam, żadna się nie udała i ta w moim przekonaniu no też nie zmierza w dobrym kierunku. Panie doktorze, zwracam się do pana doktora Wojciecha Hoffmana, ordynatora oddziału urazowo-ortopedycznego. Jak dzwonią pacjenci i tak jak pan wspomniał na początku audycji, mówią, mam zabieg endoprotezy przewidziany na powiedzmy marzec 2019 roku i co teraz, to co wy odpowiadacie? Nie wiem? Sytuacja jest o tyle trudna, że trzeba odpowiedzieć wprost i trzeba odpowiedzieć zgodnie z prawdą. To, co pani redaktor powiedziała, to jest jedno. Nie wiem. Te zapewnienia, o których stwierdził pan starosta, że mamy zapewnienia i zarówno z Sejmiku Wojewódzkiego, z Gabinetu Wojewody, z Wydziału Zdrowia, Narodowego Funduszu, to jest drugie. I to jest światełko. I my od jesteśmy jeszcze, tak? Naszego regionu. Słyszałem. Załóżmy, że jest to prawdą, że mamy poparcie. Aczkolwiek wolałbym, żeby to poparcie było przełożone bardziej na jakiś taki namacalny dowód, na wynik, konkret. Na konkret. Na to, żeby było, słuchajcie, ja wam gwarantuję, że ten szpital zostanie, że będzie nadal funkcjonował z tymi oddziałami, które mają ulec likwidacji. I wtedy byłby konkret. Co odpowiadamy pacjentom, odpowiadając na pytanie pani redaktor? Odpowiadamy prawdę, nie wiemy. Na razie funkcjonujemy tak jak do tej pory. Na razie mamy popodpisywane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie dopuszczamy myśli, tak jak pan dyrektor wspomniał, aby te oddziały miały ulec likwidacji. No bo cóż więcej możemy powiedzieć? I tu proszę musimy zrozumieć, w jakiej my jesteśmy trudnej sytuacji. Jeżeli czynniki centralne nie mówią konkretów i po prostu my wiemy o tym, a od nas oczekuje się konkretnej, prawdziwej odpowiedzi. Bo tego oczekują pacjenci. Co będzie, proszę państwa, czas pokaże, jak nasi słuchacze dzisiaj przed chwilą słyszeli, walczą o szpital lekarze, walczą samorządowcy, walczą też pacjenci i chyba ich głos powinien być najbardziej słuchany. Dziękuję państwu bardzo. Prosto ze Żnina, Żaneta Walentyn i goście, Małgorzata Głogowska, Zbigniew Jaszczuk, dr Wiesław Ilnicki, Roman Pawłowski, dr Wojciech Hoffman. Do usłyszenia. www.radiopik.pl